Dla mnie pieczony sernik oznacza również kruchy spód, a jeżeli kruchy spód, to na przykład kruszonka. W tej recepturze użyję przepisu na klasyczną kruszonkę z dodatkiem mielonych migdałów. Zaczynam od bardzo zimnego masła po to, by móc ręcznie, dłużej i dokładniej wymieszać ją z mąką, cukrem i mielonymi migdałami. Masło musi być zimne, by nie rozpuściło mi się w dłoniach. Mieszam ręcznie składniki do uzyskania konsystencji kruszonki. Następnie wysypuję jej część na dno formy i wyciskam ręcznie. Tak przygotowany spód wkładam do pieca w 160 stopniach Celsjusza do uzyskania ładnego złotego koloru. Mniej więcej 20-25 minut. Jeżeli został Wam nadmiar kruszonki, nic się nie stało. Spokojnie ta kruszonka przechowa się w zamrażalniku nawet do miesiąca. Będzie zawsze pod ręką w razie jakiejś nagłej, niespodziewanej szarlotki. Tu zaczyna się cała magia, czyli przygotowanie masy serowej. Zaczynam od twarogu, trzykrotnie mielonego. Trzykrotnie, ponieważ jego gładkość jest wprost niewiarygodna. Kolejnym składnikiem jest ricotta. I nie bez powodu, ponieważ ricotta ma właściwości zatrzymania wody w czasie pieczenia. Sernik przez to jest bardziej wilgotny. Trzecim składnikiem jest tutaj kwaśna śmietana 18. Kwaśna do zbalansowania smaku całego sernika. I pamiętajcie, żeby zawsze mieszać sernik w prawo. Ja no żartuję, nie ma takiej zasady, to jest mit. Nie stosujcie się do niego. Ja na końcu dodaję świeżo tartą skórę z pomarańczy. I ten sernik zaczyna na tym etapie już pachnieć cytrusami. W recepturze używam cukru pudru. Możecie również ubić to ze zwykłym kryształem. Dlaczego puder? Ponieważ dużo szybciej się rozpuszcza, czyli szybciej powstanie piana. Waszym celem powinna być taka konsystencja. Ja pracuję na mikserze planetarnym, ale Wy równie dobrze możecie pracować na takim ręcznym, a odważnym sugeruję sprawdzenie się z ręczną rózgą. Jest kilka złotych zasad w cukiernictwie. Jedna z nich brzmi: rozluźniaj gęsty miks rzadszym, a nie odwrotnie. W tej recepturze luźne są jaja, gęsty jest twaróg, więc rozluźniam twaróg jajami. Dodawajcie jaja w partiach. Nie wszystkie od razu. Powolutku i stopniowo rozluźniajcie twaróg. Masa sernikowa powinna być dosyć gęsta, dlatego bardzo delikatnie mieszam to ręcznie. Gdybym użył miksera, zamieniłbym to w zupę. Zwróćcie uwagę na konsystencję masy serowej jeszcze przed pieczeniem. Ona w tym momencie już wygląda jak mus, jak deser sam w sobie. Formy niczym nie wysmarowałem. Wlewam masę serową bezpośrednio na upieczoną kruszonkę. Delikatnie wibruję formą po to, by uwolnić większe pęcherze powietrza, które powstają przy wlewaniu masy serowej. Ja pozwalam delikatnie uderzyć kilka razy formą o blat. Taki sernik będzie piekł się w 100 stopniach mniej więcej 60 minut, ale proszę, żebyście zrobili test osobiście. Każdy piekarnik piecze inaczej. Test polega na dotknięciu palcem samego środka sernika. Jeżeli nie przyklei się masa serowa do palca, sernik jest już upieczony. Nawet jeżeli będzie lekko trząsł się przy poruszaniu formą. Tak właśnie wygląda doskonale upieczony sernik. Bez żadnych pęknięć, rozłamów czy wysuszonej skórki. Sernik pęka najczęściej wtedy, kiedy jest przepieczony. To znaczy, że za dużo wody odparowuje. Pamiętajcie, żeby wyciągnąć sernik z pieca i pozwolić mu wystygnąć w temperaturze pomieszczenia. Zwróćcie uwagę na to, że ten sernik w ogóle nie urósł w piecu. Ta masa serowa zapiekła się i pozostała na tym samym poziomie. Bo sernik, który dzisiaj piekę, to sernik kremowy. On po prostu będzie miał niewiarygodną strukturę. Jeżeli zależy Wam na perfekcyjnej, idealnie wyglądającej porcji sernika na talerzu, sięgnijcie po gorącą wodę, by rozgrzać nóż. Pamiętajcie o tym, by przy każdym cięciu wycierać drobinki ciasta o ręcznik. Najtrudniejsze jest wyciągnięcie pierwszego kawałka z formy. W tym wypadku mam pełen sukces. Muszę Was ostrzec, jeżeli upieczycie ten sernik poprawnie, to istnieje ryzyko, że się uzależnicie od niego. A jeżeli zaserwujecie go swoim bliskim, to oni uzależą się również.
To jest sernik, który zapada w pamięć i na pewno będziecie do niego wracać myślami nieraz.